Sprzedaż Alaski przez Rosjan Amerykanom do dzisiaj roznosi się głośnym echem. Przy okazji każdej rocznicy tej transakcji toczą się gorące dyskusje dotyczące tej sprzedaży. Z jednej strony mówi się o największym interesie USA, a z drugiej o wielkim przekręcie. Możemy też również usłyszeć, że kupno Alaski to najgorszy interes w historii Ameryki. A jak było naprawdę i co wspólnego ma Polska i Polacy z tym odległym lądem o tym postaram się powiedzieć w tym odcinku. Stany Zjednoczone poszerzały swoje granice działając na kilku płaszczyznach. Do najważniejszych z nich należały zakupy terenów czy to od innych państw, czy to od rdzennych mieszkańców Ameryki, czyli Indian. Najsłynniejsze z nich to zakupy Manhattanu od rdzennych mieszkańców w 1626 roku, zakup Luizjany od Francuzów w 1803 roku oraz oczywiście zakup Alaski od Rosjan w 1867 roku. Dzisiaj najwięcej emocji wzbudza oczywiście zakup Alaski, głównie z tego powodu, iż Rosja stała się w XX wieku największym przeciwnikiem USA i posiadanie do dzisiaj tych terenów przez Rosję mogłoby całkowicie odmienić obraz zmagań geopolitycznych między tymi mocarstwami. Ale zacznijmy od początku i zobaczmy skąd się wzięli Rosjanie na kontynencie amerykańskim. Rosyjska ekspansja w Ameryce Północnej zaczęła się 4 czerwca 1741 roku, kiedy to Duńczyk Witus Bering, będący w służbie Carskiej, wraz z Rosjaninem Aleksandrem Chirikowem, dopłynęli do zachodnich wybrzeży Ameryki Północnej. Była ona wypadkową podboju Syberii przez Rosję i dalszej jej ekspansji na wschód. Efektem tej trudnej wyprawy było ustanowienie na terenie dzisiejszej Alaski pierwszej zamorskiej kolonii Rosji. Potężna terytorialnie Rosja nie miała pomysłu, jak dokładnie wykorzystać te tereny, i dopiero w 1786 roku założyła handlową faktorię na wyspie Kodiak. Problem z rozwojem tej kolonii wiązał się z napływem ludności, która niechętnie chciała się tutaj osiedlać. Dopiero Paweł I w 1799 roku powołał kompanię rosyjsko-amerykańską, która. Przynosząc zyski, przyciągała ludzi chętnych do osiedlenia się, aby uszknąć coś dla siebie z bogactw, jakie oferowały te ziemie. Spółka zajmowała się pozyskiwaniem futer, skór i ryb od Indian, wymieniając je za alkohol i inne dobra. Jednak, mimo dużych zysków, jakie dawała ta gałąź gospodarki, nie udało się na stałe przyciągnąć wystarczającej ilości kolonizatorów, aby rozwinąć te ziemie i wykorzystać ich potencjał gospodarczy. W szczytowym momencie na tym ogromnym terenie mieszkało jedynie około 800 kolonizatorów. Taki obrót spraw spowodował, że działalność kompanii w XIX wieku przestała się opłacać i te tereny zaczęły przynosić więcej strat niż pożytku. Piętrzące się problemy imperium spowodowały, że władze w Petersburgu podjęły strategiczną decyzję o rezygnacji z hegemonii na obszarze Północnego Pacyfiku. Ważne znaczenie w takim postrzeganiu miały trzy czynniki. Pierwszy z nich była zmiana układu sił w obszarze Pacyfiku. Amerykanie po wywalczeniu niepodległości w pierwszej połowie XIX wieku rozpoczęli intensywny podbój kontynentu. Parli oni na wszystkich kierunkach, wypychając Hiszpanów, Meksykanów oraz rdzennych mieszkańców z tych terenów, czyli Indian. Tak rozwijające się i ekspandujące państwo było zmuszone do podjęcia decyzji o wyborze geostrategicznych sojuszy. Rosja, widząc taki obrót spraw, przeszła do działania. Wspólnym wrogiem dla Caratu, jak i nowego tworu, jakim były Stany Zjednoczone Ameryki, było oczywiście Imperium Brytyjskie. Po zakończeniu wojen napoleońskich i nastaniu nowego ładu, Brytyjczycy przyjęli rolę rozjemcy światowego, a ich celem były, było niedopuszczenie do powstania hegemona na kontynencie. Dla Dlatego też głównym wrogiem w Europie stała się rosnąca w siłę Rosja, która swoją ekspansję nasiliła na kierunku wschodnim, dzięki czemu Stała się największym brytyjskim rywalem w środkowej Azji, doprowadzając tym samym do tzw. wielkiej gry, czyli prawie stuletniej rywalizacji między Rosją i Wielką Brytanią o wpływy w tej części świata. Natomiast na zachodniej półkuli największym zagrożeniem dla Brytyjczyków było coraz szybciej rozrastające się i rosnące w siłę nowe państwo będące ich byłą kolonią, czyli Stany Zjednoczone. Taki obrót spraw. Powodował, że te dwa państwa naturalnie ciążyły ku sobie, aby przeciwstawić się zakusom imperium brytyjskiego. Imperium rosyjskie, ekspandując na Wschód, czerpało ogromne korzyści finansowe z handlu skórami z i futrami, dlatego nie słaby apetyty na kolejne podboje. W planach była nawet ekspansja na terytorium Oregonu, Kalifornii oraz archipelagu hawajskiego. Jednakże elity w Petersburgu zaczęły sobie zdawać sprawę, że tego typu marsz na wschód spowoduje w końcu zderzenie się z prącymi na zachód Stanami Zjednoczonymi, co nieuchronnie doprowadzi do konfliktu między obu państwami. Takie przesłanki już Rosjanie widzieli na terenie Alaski, gdzie podejrzewali Amerykanów o dozbrajanie Indian w celu utrudnienia im rozszerzenia swojego władztwa na terenie Ameryki Północnej. Ważnym czynnikiem oczywiście była wychodząca z izolacjonizmu Japonia, która modernizując swoje państwo coraz częściej spoglądała na wschodnie wybrzeże Azji, aby tam rozpocząć swoją ekspansję oczywiście kosztem Rosji, która umacniała się na tym terenie również kosztem Chin, na przykład w Mandżurii. Ze względów swoich potężnych rozmiarów, nie korelujących z czynnikiem demograficznym rosyjskie władze uznały, iż. Po uzyskaniu dostępu do Pacyfiku warto skrócić linię graniczną, która w dłuższej perspektywie będzie bardzo trudno utrzymać. Drugim ważnym czynnikiem było oczywiście działanie na arenie międzynarodowej. Zapoczątkowana w 1813 roku tzw. Wielka gra powodowała coraz to większe napięcia między Imperium Brytyjskim a Rosyjskim. Jego apogeum była wojna krymska. Rosja poprzez działania Brytyjczyków została przyparta do muru i stanęła przed groźbą utraty wpływów w Lewancie i na Bałkonach oraz utratę Królestwa Polskiego. Taki obrót spraw powodował, iż władze w Petersburgu musiały podjąć decyzję, z których teatrów zrezygnować i przerzucić swoje zaangażowanie na te najbardziej korzystne dla interesów imperium. Trzecim czynnikiem była oczywiście polityka wewnętrzna. Dotychczas prowadzona ekspansja na tak dalekich kierunkach musiała prowadzić ze sobą spore zmiany w polityce społecznej, jak i gospodarczej. Aby skutecznie panować na tak wielkim terenie, Rosja musiała podjąć się ogromnych reform i zarazem poczynić wielkie nakłady w infrastrukturę oraz armię, aby móc operować na bardzo daleko oddalonych terenach od centrum państwa. Z tego też powodu w Rosji ścierały się dwa nurty: konserwatywny, i konserwatywno-liberalny. I to zwycięstwo jednego z nich decydowało o podjęciu dalszego kierunku, w którym miało podążać państwo. Te dwie ścierające się ścieżki były związane z kierunkiem europejsko-blisko-wschodnim lub dalekowschodnim. Ważnym oczywiście czynnikiem był problem zarządzania koloniami. Jak już wcześniej wspomniałem, mimo ogromnego potencjału Alaski, władze rosyjskie miały problem z zasiedleniem tych terenów. Piętrzące się problemy administracyjne, jak i ogromna korupcja, powodowały, że w połowie XIX wieku dochody kompanii znacznie spadły. Z racji tego, że kompania była przedsięwzięciem prywatnym, na skutek rosnących kosztów została ona ostatecznie w 1841 roku sprzedana meksykańskiemu spekulantowi Johnowi Augustusowi Saterowi za 30 tysięcy dolarów z czteroletnim terminem płatności. Kłopoty kompanii zaczęły się, gdy nagle Sater przepadł z całym dobytkiem, a jego zobowiązania musiał przyjąć rząd meksykański. Ostatecznie nie wypłacając Rosjanom ani grosza. Kompania ponownie zaczęła działać, ale tym razem zajęła się handlem herbatą, który to przyniósł jej ogromne zyski. W połowie XIX wieku Rosja wchodząc na drogę industrializacji i modernizacji państwa rozpoczęła budowę kolei żelaznych. W tym czasie tego typu transport stał się strategiczną magistralą, a Rosja poza linią Petersburg-Moskwa była kolejową pustynią. Plany budowy kolei były ogromne. Zamysłem było wybudowanie czterech linii w europejskiej części imperium, których łączny koszt opiewał na astronomiczną kwotę 275 milionów rubli. Jednak żaden z zagranicznych inwestorów nie chciał wyłożyć pieniędzy. I wtedy pojawił się pomysł sfinansowania tego przedsięwzięcia poprzez sprzedanie mało rokującej i zarazem kłopotliwej kolonii na wschodnich rubieżach imperium, czyli Alaski. Już w 1857 roku pojawił się kupiec, czyli Stany Zjednoczone. Jednak car, mimo katastrofalnej sytuacji finansów spowodowanej wojną krymską, tę ofertę odrzucił. Miało to pewnie znaczenie prestiżowe, gdyż źle by to wyglądało, jak wielkie imperium, jakim była w tym czasie Rosja, po przegranej wojnie, sprzedaje swoje ziemie. Jednak, jak już wcześniej wspomniałem, Stany Zjednoczone i Rosja były połączone ze sobą wspólnym wrogiem, jakim było imperium brytyjskie. Rosja widziała w USA przeciwwagę dla Brytyjczyków, zwłaszcza na Alasce, która na północy graniczyła z terytorium brytyjskiej kompanii Zatoki Hudsona. Dobrym momentem do podjęcia kolejnych rozmów był czas po zakończeniu powstania styczniowego w Polsce. Konstanty Mikołajewicz, wyznaczający kierunki polityki finansowej, inwestycyjnej i bankowości cesarstwa, zajął się tą sprawą. Ostatecznie doprowadzono kompanię handlową na lasce do upadku, budując tym samym przedpole do sprzedaży. 16 grudnia 1866 roku w Petersburgu odbyła się tajna narada, w której uczestniczyły najważniejsze osoby w państwie z starym na czele. Na tej tajnej naradzie podjęto decyzję o sprzedaży Alaski Stanom Zjednoczonym za jedyne 5 milionów dolarów. Oficjalnie owe 5 milionów dolarów, czyli ponad 7,5 miliona rubli, które uzyskano ze sprzedaży kolonii, miało zasilić budżet państwa, z którego zbilansowaniem ówczesny minister finansów Rejtern nie dawał sobie rady. Jednakże, spoglądając na dochody i deficyt państwa rosyjskiego za 1866 rok, czyli 380 milionów i 51,5 miliona rubli, widzimy, że kwota uzyskana ze sprzedaży Alaski nie była zbyt duża. Negocjacje handlowe z Amerykanami nie trwały długo. W nocy z 29 na 30 marca 1867 roku w Waszyngtonie amerykański sekretarz stanu William Seward i poseł rosyjski baron Stoek podpisali traktat cesyjny. Kwota została nieco podwyższona do 7,2 miliona dolarów czyli około 11 milionów rubli. Oficjalnie przekazanie Alaski Stanom Zjednoczonym nastąpiło 18 października 1867 roku. Z pieniędzy uzyskanych ze sprzedaży zasilono fundusze firm, które uzyskały koncesję na budowę kolejce w cesarstwie. Co warto podkreślić, 21 lat po sprzedaży Alaski świat obiegła wiadomość, że w okolicach Nome znaleziono złoto. Odkrycie tych drogocennych złóż dopiero spowodowało, że Alaska zaczęła się rozwijać. Od końca XIX wieku zaczęli napływać osadnicy, a drobne osady zmieniały się w miasta. Co ciekawe, formalnie Alaska została uznana za 49 stan Stanów Zjednoczonych dopiero w 1959 roku. Swój epizod z początkami amerykańskiej Alaski miał Polak. Był nim wielkopolanin Włodzimierz Grzanowski, uchodźca polityczny, który po zawirowaniach podczas Wiosny lotów musiał uchodzić z Polski. Nowy dom znalazł w Stanach Zjednoczonych, gdzie podczas wojny secesyjnej dosłużył się stopnia generała. Z racji znajomości realiów, brał on udział w negocjacjach przy sprzedaży Alaski i został w 1874 roku wysłany na Alaskę, jednak bardzo szybko został z niej wydalony. Jego pojawienie się na Alasce jest przyczyną żyjącej do dzisiaj legendy o tym, jakoby Krzyżanowski był pierwszym gubernatorem tych ziem. Mimo wydawałoby się niekorzystnej transakcji dla strony rosyjskiej, porozumienie o sprzedaży Alaski i jej przyczyny geopolityczne w sumie trwają do dzisiaj. Rosja, sprzymierzając się ze Stanami przeciw wspólnemu wrogowi, zapoczątkowała trwające w sumie do tej pory spokojowe współistnienie obu potęg. W historii oba kraje nigdy nie prowadziły konfliktu zbrojnego przeciw sobie, a ustalony między obu potęgami Obszar wpływów ustalił jasne i klarowne granice. Mimo rywalizacji między obu potęgami, czynnikiem współistnienia nie są sympatie i antypatie, lecz wieczne interesy. Oba państwa, trwające w pewnego rodzaju uścisku, do tej pory wspólnie zwalczały każde państwo mogące naruszyć równowagę sił między tymi mocarstwami. Dobitnym przykładem tego były losy Imperium Brytyjskiego, Niemiec, jak i Japonii. Imperium brytyjskie upadło na skutek dekolonizacji, która w głównej mierze była zasługą Amerykanów, którzy obok Rosji Sowieckiej wyszli z II wojny światowej zwycięsko, stając się światowymi hegemonami, nadającymi ton polityczny na całym globie. Dzisiaj mimo zmieniającego się świata i rosnących hegemonii Chin, widzimy, że pomimo wrogości Stanów Zjednoczonych i Rosji w dłuższej perspektywie Oba te państwa skazane są na sojusz, gdyż tylko tak będą mogły przeciwstawić się potędze państwa środka. Zapraszam cię do obejrzenia filmu, w którym omówiłem inne ciekawe wydarzenie historyczne i geopolityczne dotyczące Arktyki czyli bezkrwawy konflikt między Danią i Kanadą o wyspę Hans, zwany Whiskey War. Kliknij ekran końcowy i zostaniesz przekierowany do filmu, a ja już się z tobą żegnam i dziękuję za twoje wsparcie.